Siema, siemanko, tu rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Przężyciu Ozimym Probus i w Pszenicy Ozimej Formacja. Jeszcze będę wykonywał zabieg na Życie Ozimym KWS Berado i na Orinoco. Są to najmocniejsze plantacje na dzień dzisiejszy, których jeszcze nie było robione te jedynki. Cała reszta plantacji zostaje, to są najsłabsze działki, już tam się liście zwijają, place się robią itd., itd. Więc na razie odpuszczam. Liście są okurzone. Druga sprawa, że po prostu już plantacje w niektórych miejscach są wysuszone, więc czekam za deszczem, ale no też będę obserwował sytuację, bo może się okazać, że nawet w tych suchych warunkach trzeba będzie z czymś tam polecieć, chociażby interwencyjnie na szybko, bo niestety, ale wystarczy rosa, wystarczy dla niektórych chorób taka pogoda jak teraz, żeby się rozwijały, więc po prostu będzie trzeba to obserwować. A teraz jesteśmy w Przężycie akurat, od Krzyśka Wawrenowicza. I tutaj mamy probusa, tak jak wspomniałem, idzie drugie kolanko. Tutaj mamy pierwsze, tutaj mamy drugie, ale to jeszcze jest cały czas faza pierwszego kolanka. O drugim mówimy, kiedy to drugie jest około 2 cm nad tym pierwszym. I mimo, że rośliny są już takie dość wyciągnięte, to jeszcze cały czas są w fazie pierwszego. Przężyto, jak pamiętacie, było siane 250 roślin na metr kwadratowy w takiej obsadzie. No na dzień dzisiejszy myślę, że jest to jak najbardziej ok, i jakby było gęściej, to już by tutaj siadało. Jest to pole od 3 do 5 klasy i na całym polu nie widać dzisiaj różnic. Jeden placyk takiej słabszej jest pszenicy, to może będzie gdzieś tam na kamerze widać. Co jest ciekawe, jest ogrom skrzypiony. Po prostu jest ogrom stary i skrzypiony. Tutaj macie stare osobniki. Skrzypionka zbożowa nalatuje, więc za jakiś czas będzie można się spodziewać młodych osobników, młodych larw, które są szkodliwe, więc tutaj trzeba będzie uważać. A jeśli chodzi o zabieg T1, tak jak mówiłem, jest w tym roku kilka wersji. Poznaliście w pierwszym filmie pierwszą. Teraz jest tak, na 2,5 hektara jest stosowany, był już stosowany na plantacji Przężyta Turbo Pack. Jest to połączenie dwóch substancji, tam akurat metkonazol jest substancją, która nie jest jakaś popularna, jeśli chodzi o tę jedynkę, bardziej zabieg na kłos, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Następną kombinacją jest połączenie cyfrufenamidu z prochlorazem i z tebukonazolem. To jest taki zabieg, który, że tak powiem, wykonuje w ubiegłym roku, nie było, 2 lata temu był wykonywany cyfrufenamid, fajna substancja tutaj czyszcząca, jeśli chodzi o mączniak, prochloraz, wiadomo, jeśli chodzi o podstawę, no i tebukonazol, że tak powiem, tani triazol, który można zastosować i też tam zwalcza szereg chorób typu chociażby septoriozy. A dzisiaj, tak jak w ubiegłym roku, też tak jak mówiłem, lecę z Duet Star plus prochloraz. Duet Star tym razem 0,75, prochlorazu 0,7, więc będą to. I do tego jeszcze tutaj na tej działce oraz na Przężycie Orinoco będzie wykonywana regulacja 0,3 medaksem, żeby po prostu no utrzymać to jeszcze, żeby tutaj nie było sytuacji jak w ubiegłym roku, że niektórzy po prostu nie poregulowali i potem była totalna padaka. Nie robię tych regulacji już na tych słabych plantacjach, bo to już tam się niestety może ten efekt suszy jeszcze pogłębić. A tak jak tutaj, no to po prostu to przężyto jest na tyle mocne, że można zrobić, no oprócz może tego placka, nie wiadomo dlaczego takiego łysego, ale jest gitest. I słuchajcie, teraz bym chciał przejść do drugiej części filmu, już w ciągniku, czyli do tego, jak ja widzę zapobieganie suszy, bo tak naprawdę jest to problem złożony i problem, z którym coraz więcej z nas się boryka. Słuchajcie, i lecimy już. Miałem małe tournée telefoniczne, ale wiecie, jak to czasami jest, jak to się telefony rozdzwonią. Objechaliśmy pszeniczkę, teraz lecimy w Przężycie. I zapomniałem powiedzieć, że dorzuciłem jeszcze do opryskiwacza siarczan magnezu 10 kg oraz podżywki, ale chciałbym się odnieść do kwestii suszy, która no niestety, ale na polach nam dospiera coraz bardziej i to już kolejny rok z rzędu.
więc tak naprawdę no, jest ciężko, no ale trzeba jakoś z tym walczyć, chociażby na własne sposoby. No i tutaj no, przede wszystkim trzeba chyba zacząć od siebie, bo no, musimy w pierwszej kolejności o tę ziemię zadbać. Wapnowanie, nawożenie i tak dalej, i tak dalej. No i widać, że na dzień dzisiejszy sianie jakichkolwiek zbóż jarych, jęczmienia, pszenicy czy pszenżyta po prostu jest bezsensowne i nie ma na dzień dzisiejszy racji bytu. Oczywiście są wyjątki, ale no tak jak w naszym terenie tutaj takim piaskowym, mozaikowatym, to po prostu jest to porażka. Jeśli siejemy chociażby kukurydzę czy buraki, no to przede wszystkim międzypląk, który tą wodę na polu nam zimą zatrzymuje, jeśli oczywiście przemarznie, bo no, najważniejsze jest, żeby właśnie zatrzymać jak najwięcej wody w glebie. Wtedy mamy magazyn, który po prostu będzie nam, będą rośliny wykorzystywały w trakcie wegetacji. Tutaj zobaczcie, no, na dzień dzisiejszy na tym polu kiedyś nic nie rosło. Możecie wierzyć albo nie, ale na tym polu naprawdę tutaj było bardzo słabo. No, kilka lat pracy, no i jest pszenżyto jak las i trzeba się tylko cieszyć. I na razie nie ma tutaj większych jakichś placów widać, żeby to się dało. Ale miałem kiedyś właśnie porównanie, gdzie mieliśmy popląd na jednym z pól, a sąsiad nie miał. Jeden i drugi miał staw na polu, mamy stawy. I u nas woda nie spłynęła praktycznie wcale. Nie było tam wody w stawie, wszystko zostało na polu. U sąsiada woda praktycznie jeszcze przez staw przelewała, więc no widać, ile tej wody z tego pola spłynęło, a mogło zostać. I tutaj jeśli chodzi o pola, o łąki, tak naprawdę głównie o łąki, no tutaj dużą rolę odgrywają rowy. Rowy, które tak naprawdę no, odprowadzają nam wodę głównie. Kiedyś były zastawki, kiedyś były zapory takie małe i wtedy było można tą wodę na tych polach, na tych łąkach regulować. Wiadomo, na niektórych rowach, w niektórych rowach wody nie ma, w niektórych oczkach wody nie ma. Tego nie da się w żaden sposób przeskoczyć. Ale jeżeli jest ta woda i odprowadzamy ją chociażby z melioracji, warto gdzieś do tych zastawek powrócić, do tych oczek wodnych i tak dalej. Przecież oczko tak naprawdę no, nie musi być. Wystarczy, że jest studzienka, że nie odprowadzimy tej wody gdzieś w pizdu poza pole, ale odprowadzimy ją w głąb naszego pola. Po prostu będziemy uzupełniali wodę podziemną, bo no, meliorację. Tutaj taki pada często argument, że rolnicy sobie sami osuszają pola, nie? I to jest no, w jednej kwestii tak naprawdę no, totalna głupota, no, bo melioracja w wielu przypadkach tak naprawdę daje możliwość, żeby w ogóle na tych polach uprawiać, na te pola wjechać. Wiecie jak to jest, że czasami po prostu, szczególnie po tych mokrzejszych latach, nie udało się na pola wjechać ani jesienią, ani zimą. Więc tak naprawdę no było to jedyne wyjście, jest to jedyne wyjście. Jakieś żyły wodne i tak dalej, które gdzieś tam po polach idą, no to trzeba to po prostu odprowadzić. No ale nikt nie osusza pól specjalnie, żeby nic tam na nich nie rosło. No bo po prostu, nie znam rolnika, który mówi, a położymy meliorację, żeby osuszyć sobie pole. No to jest bez sensu, meliorację się kładzie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest taka potrzeba, a tutaj głos właśnie podnoszą osoby, które totalnie się gdzieś tam na tym nie znają, ale w momencie, kiedy no, mamy nadmiar wody na polu, no to oczywiście zastawki otwieramy i idzie to w piździet. W momencie, kiedy tej wody brakuje, ale coś z tej melioracji leci, warto po prostu te zastawki przymknąć, zamknąć i tą wodę po prostu spiętrzać, no bo woda w rowach tak naprawdę no, jest tym elementem, która pozwala nam podnieść poziom wód gruntowych. Kiedyś na łąkach to było szczególnie używane, ale no niestety, no jak to w naszym państwie rozkradziono praktycznie wszystko, gdzieś to tam na złomy poszło i tak dalej, bo nie było używane. No ale myślę, że po prostu warto do tego wrócić, bo najważniejszymi elementami walki z suszą jest to, co mamy na miejscu, nie to, co jest gdzieś, tylko to, co jest po prostu na miejscu. Tutaj oczywiście ekolodzy też odzywają się co do bobrów. Bobry, w moim odczuciu, nie wiem jak w waszym, są zarówno... No i karta full, więc mały przerywnik. Wracając do tych bobrów, mówię, bobry są zarówno sprzymierzeńcym, jak i szkodnikiem. Jeśli chodzi o
działalność bobrów gdzieś w lasach, w rezerwatach, na jakichś bagienkach, na jakichś nieużytkach i tak dalej, niech sobie tą, te tamy budują, niech sobie to spiętrzają i tak dalej, niech ta woda tam zostaje. To tutaj nie miejmy nic do tego, no ale też no, w momencie, kiedy zaczynają niszczyć łąki uprawne, zalewać te łąki uprawne, zalewać gdzieś tam tereny koło pól, czy tak jak u nas też mamy przypadek, że po prostu pokopały potężne nory na polu i ojciec kiedyś właśnie w takową wpadł kombajnem i ledwo co tam, że tak powiem, się udało bez szkód wyjechać, to no wtedy jest to zwierzę szkodnikiem. No i w momencie, kiedy ich, tych zwierząt jest za dużo, po prostu takie decyzje, jak właśnie gdzieś tam w Warszawie były wydane, żeby przeprowadzić ostrzał miejscowy, no są konieczne, ale jeżeli tych bobrów nie ma dużo i po prostu nie wyrządza jakichś krzywd, jeśli chodzi o łąki i pola, no to niech on sobie po prostu żyje w spokoju. Ale mówię, no tutaj to podnoszenie stanów, podnoszenie tej wody gruntowej na polach w miarę możliwości powinno być jak najczęściej używane, ale no niestety dużo z tych infrastruktur już po prostu poleciało. Jeśli chodzi jeszcze o stawy i oczka, bo tutaj też często gdzieś w mediach jest podnoszone, że rolnicy zasypują stawy, żeby zwiększyć ilość dopłat bezpośrednich, co to jeszcze jest totalną głupotą, no bo jeżeli staw jest przykładowo suchy od 5 czy 10 lat, no to jeżeli ktoś takowy zasypał, no to sorry, no jeżeli nie było tam wody, nie było problemów, wsadził na przykład studzienkę, no tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. W momencie, kiedy jest woda, nikt tych stawów nie zasypuje. Nie znam apacza, który zasypał staw z wodą, bo chciał zwiększyć ilość dopłat bezpośrednich na swoim gospodarstwie. No to jest po prostu kpina i tak naprawdę robienie z rolników debili. Tak samo jak ktoś się wypowiada, ekspert się wypowiada, że rolnicy czują łatwy biznes w suszy, bo można dostać odszkodowanie i rekompensatę. No tak, no uzyskanie 250 zł w większości przypadków bądź mniej jest naprawdę zajebistym biznesem i po prostu każdy z nas tylko i wyłącznie czeka, żeby dostać 250 suszowego bądź 500, bo tak naprawdę jeśli chodzi o tysiaka, to mało kto tą liczbę na swoich hektarach widział, no ale zresztą o tym wam mówić nie muszę, tak samo jak o tym, że teraz no zaczyna się wypłata odszkodowań suszowych. No już ludzie zaczynają myśleć, że to jest suszowe za ten rok. No a tak nie jest. Ale jeśli chodzi, mówię, jeśli chodzi właśnie o te... O co? O podnoszenie poziomu wód gruntowych na polach i łąkach, to jak najbardziej. I tak naprawdę no, przechodzimy z tych rowów, z tego odprowadzania, z tych melioracji do większych biegów wodnych, czyli rzek. Tutaj dużo mówi się o tym, żeby zatrzymywać wodę właśnie poprzez tamy na rzekach i tak dalej, ale no w wielu przypadkach po prostu jest to bezsensowne z tego powodu, że nie da się tej wody doprowadzić na przykład tutaj, nie ma szans. To jest tak naprawdę zbiorniki retencyjne, zbiorniki, które gdzieś tam właśnie miałyby powstawać koło rzek, są zbiornikami, które powinny być wykorzystywane tylko i w momencie, kiedy przychodzą powodzie, a takowych też się możemy jeszcze spodziewać. To, że teraz jest sucho, to nie oznacza, że później nie będzie padało mocno i nad wyraz. Sorry za pomazane szyby, ale nawet nie mam czasu się ostatnio udać na miejsce, gdzie kul chodzi pieszo, więc na szybko je przemyłem, ale widzę, że nie jest do końca dobrze. Więc te zbiorniki retencyjne, mówię, powinny odbierać wodę w momencie, kiedy jest po prostu jej nadmiar i żeby po prostu ta woda nie spływała gdzieś tam do morza niepotrzebnie, tylko właśnie w momencie, kiedy jest wody nadmiar, żeby po prostu ją gdzieś tam zebrać i w razie W chociażby z tych zbiorników retencyjnych spuszczać, żeby uregulować bieg rzek, bo też tutaj trzeba mieć świadomość tego, że na tych rzekach też, że tak powiem, życie i gospodarka i tak dalej się dzieje, ale mówię, każdy, jeśli chodzi o suszę, powinniśmy po prostu zaczynać od samego początku, czyli od swoich pól, od swoich łąk, następnie przechodzić właśnie w urządzenia, które
odbierają bądź zatrzymują wodę. No i potem wchodzimy w te większe cieki, ale no tutaj też no nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju inwestycje, czy to w zbiorniki retencyjne, czy właśnie w jakieś tam małe retencje, wiele takich inwestycji po prostu zostało zablokowane przez ekologów, bo powiedzieli, że to będzie miało wpływ na środowisko i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj jest no, sytuacja chora i w tym momencie tak naprawdę na suszę obwinia się głównie rolników, nie? I mówię, to jest śmieszne, bo nikt rolnika się nie spyta, jak ta sytuacja wygląda z jego perspektywy. Za rolników wypowiadają się wszyscy eksperci wokół, ale nie sam rolnik, więc no tutaj jest sytuacja no, po prostu śmieszna i potem wypowie się taki ekspert, że rolnik czeka za suszowym, bo to jest łatwy biznes. Ludzie w miastach to łykają i dzida i propaganda leci, więc mówię, no to jest wszystko po prostu chore i nie po kolei poustawiane tak jak powinno, ale niestety taki mamy dziwny świat, że mało kto tych rolników słucha, chociaż no, mam wrażenie, że teraz więcej ludzi trochę po prostu o tej suszy zaczęło się dowiadywać. I tak naprawdę no to na dzisiaj wszystko. A, no jeszcze jeśli chodzi o suszę, no tutaj też no, wchodzą jakieś nowinki, ciekawostki i tak dalej. Jedną z takich ciekawostek będzie otoczkowana hydrożelem kukurydza. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, czy będzie różnica, czy nie będzie. Nie będę reklamował nazwy środka, firmy i tak dalej, póki nie wiem, czy to będzie miało w ogóle ręce i nogi. Ale no zobaczymy. No, trzeba tutaj szukać po prostu wszelakich sposobów, żeby z tą suszą się rozprawiać i sobie z tą suszą walczyć. A tu jak widzicie, no po całości całe pole jest w miarę ok. No gdzieś tam jakieś małe placki pojawiły się, przypalonego troszeczkę, ale jeszcze i tak jest naprawdę świetnie, więc trzeba się cieszyć i po prostu czekać za deszczem. Więc na dzisiaj wszystko. Pewnie ten odcinek mi się tutaj rozwlekł, ale no takie życie. Dobra, lecimy, miłego.